Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie, często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ze mną jest pan dr Tomasz Łukaszuk, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Kłaniam się nisko, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o Sri Lance. Panie Tomaszu, czy społeczeństwo lankijskie należy do bardziej konserwatywnych tych? To dobre pytanie, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że społeczeństwo lankijskie nie jest tkanką różnorodną, bo jest północ-południe, są różnice, tak samo wschód-zachód, największe miasta, w tym oczywiście Colombo i Jaffna, i mniejsze miejscowości wsi. I tutaj należałoby dokonać rozróżnienia. Należałoby dokonać rozróżnienia nie tylko terytorialnego i urbanistycznego, ale również rozróżnienia, jeśli chodzi o religię, bo też mamy do czynienia zarówno z buddyzmem, jak i z hinduizmem, jak i z katolicyzmem, z protestantyzmem. I oczywiście jest jeszcze jeden czynnik, o którym należy wspomnieć, to znaczy prawo Wielkiej Brytanii, to znaczy ustanowione jeszcze przez Wielką Brytanię, bo tak w wielu krajach globalnego południa jest, że jeszcze ustawy i regulacje prawne sprzed niepodległości jeszcze obowiązują, zwłaszcza właśnie w prawach cywilnych i karnych. Ostatnia decyzja unieważnienia ustawy dotycząca równości płci. Tak, no więc to było, mogę powiedzieć tak, że ta decyzja to jest taki, porównując oczywiście z sytuacją Polski, to jest taki bardzo miękki kompromis. Mhm. Dlatego, że działający dosyć, można powiedzieć, sprawnie i energicznie ruch na rzecz równouprawnienia od 20 lat na Sri Lance doszedł do pewnych sukcesów, czyli w 2005 roku zorganizowano pierwszą paradę, chociaż miała ona bardziej, paradę równości, chociaż miała charakter prywatny, ale później co roku tego typu parady były organizowane w Colombo, później były też w Jaffnie po zakończeniu wojny domowej na północy. Były też różnego rodzaju wydarzenia, które miały uświadamiać społeczeństwu też nie tylko prawa, ale też pewne kwestie związane z funkcjonowaniem tej społeczności LGBT w Sri Lance, łącznie na przykład z festiwalem tęczowych latawców. Festiwal latawców to jest coś, co jest takim bardzo dobrym nośnikiem do idei, do podnoszenia pewnych kwestii, idei. Co do tego prawa, o którym pan mówi, to sam proces rozpoczął się 2 lata temu, ale tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że większość partii politycznych jest za pełnym uprawnieniem do wszystkich, powiedzmy, praw i obowiązków obywatelskich na Sri Lance społeczności LGBTQ+. Natomiast patrząc na wszystkie badania, to okazuje się, że jednak tylko taki, a nie właśnie ten miękki kompromis, który ma obecnie miejsce od niedawna, jest popierany przez społeczeństwo Sri Lanki. Jeśli chodzi na przykład o małżeństwa czy adopcję dzieci, to tutaj 70% społeczeństwa jest przeciwne. I z drugiej strony 72% na zadane pytanie, czy stanąłbyś w obronie przedstawiciela tej społeczności, gdyby został zaatakowany lub zaatakowana, odpowiedź była pozytywna. Więc jak widzimy, tutaj nie mamy do czynienia z negatywnym odniesieniem się do kwestii społeczności LGBTQ+ na Sri Lance,
ale też ta konserwatywność, o której pan wspomniał, panie redaktorze, jednak przebija i tutaj widzi to pole jest jednak ograniczone i tak społeczeństwo to widzi i politycy, którzy są bardziej radykalni w swoich poglądach i w swoich postulatach, jednak starają się wycofywać i nie forsują dalszych propozycji, jeśli chodzi o zmianę prawa. Wydaje się, że to jest duży krok, który można powiedzieć, sądząc i oceniając na podstawie badań opinii, to jest to jakby potwierdzenie już stanu obecnego, ale dobrze, że Sąd Najwyższy właśnie w ten sposób zakończył tę dwuletnią batalię o to, żeby doprowadzić do tego miękkiego kompromisu. Pojawia się w tle kwestia przemocy domowej. Wiem, że ta historia na Sri Lance wobec samych kobiet, kiedy jeszcze, no, takie pamiętam dane, 8 tysięcy, 8 a 10 tysięcy przypadków miesięcznie nawet pojawiały się dane, jak się do tego odnieść. To znaczy tak, można powiedzieć w ten sposób, że dyskusja przemocy wobec kobiet jest kwestią troszkę inną. Trzeba pamiętać o tym, że jest ta wielokulturowość, no ale jeśli spojrzymy na hinduizm, na buddyzm i na katolicyzm, jak tam jest ulokowana rola kobiety, to jednak również na Sri Lance potwierdza się, że tutaj mamy do czynienia z bardzo konserwatywnym podejściem, czyli poza może plantacjami herbaty, to tak, to rola kobiety jednak zdaniem większości społeczeństwa powinna nadal polegać na opiece nad domowym ogniskiem, nad dziećmi i też kobieta nie może być tak samo uprawniona jak mężczyźni. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jeszcze jest też jedna, że migracja zarobkowa ze Sri Lanki też odgrywa swoją rolę. To też jest bardzo ważne, nie mówiąc już o tym, co się działo do 2009 roku. Mówię tutaj o wojnie domowej, która też oczywiście kumulowała te wszystkie złe emocje i to też źle wpływało na kobiety i na dzieci, na dzieci. Jeśli spojrzymy na statystyki i na sytuację kobiet na Sri Lance i w sąsiednich Indiach, to wydaje mi się, że jednak jest na Sri Lance jest trochę lepiej. Dobrze jest ten temat, że tak powiem, u nas opracowany i przedyskutowany. Mówię tutaj o roli kobiety w Indiach i o tym, co się to do czego tam dochodzi. Tutaj na Sri Lance mogę powiedzieć tak, że oczywiście to może być nieuprawnione, ale jednak sytuacja jest lepsza i kobiety czują się na Sri Lance bezpieczniej. Zarówno te kobiety, które tam mieszkają, i te kobiety, które przyjeżdżają tam turystycznie. Nie ma wśród turystek takich obaw przy przyjazdach na Sri Lankę, jakie są przy przyjazdach do sąsiednich Indii. Tylko że turystyka to jest zupełnie coś innego. Ustawa rządowa miała na celu walkę z seksizmem i przemocą domową, dlatego o niej pytam. Tak. Schroniska dla kobiet w Sri Lance, co potwierdza ONZ oraz agendy, cały czas wspierają ofiary przemocy właśnie ze względu na płeć, a według badań przeprowadzonych jeszcze parę lat temu, 1 na 5 kobiet na Sri Lance taki doświadczyła przemocy fizycznej ze strony Panie partnera. redaktorze, i co wszystko się zgadza, więc jeszcze raz powtarzam, że mamy do czynienia z konserwatywnym społeczeństwem i w konserwatywnych społeczeństwach pewne zachowania są dozwolone, które w społeczeństwach bardziej rozwiniętych, bardziej otwartych i nowoczesnych już nie są dopuszczane. Ale trzeba pamiętać właśnie o tym konserwatyzmie również z punktu widzenia religii. I też o czym wspominałem, to znaczy mówię tutaj o wewnętrznej migracji, przemieszczaniu się do miast, gdzie społeczność też w inny sposób się zachowuje niż to ma miejsce na wsi. To wszystko się zgadza. Ja nie, proszę mi wierzyć, nie staram się bagatelizować czy też trywializować tego problemu. Ten problem jest. Ja tylko próbuję
zastosować pewną analizę porównawczą, bo wydaje mi się, że to jest to rzecz naprawdę, naprawdę ważna, żeby zauważyć to, że pewne kroki są, pewne kroki zostały poczynione, również jeśli chodzi o kwestię przemocy domowej, ale musimy pamiętać o tym, że to jest kwestia mniej decyzji administracyjnych, tylko edukacji i wspomagania również rozwoju społeczeństwa, znaczy mówię tutaj o wspomaganiu nie tylko edukacyjnym, ale też zamożności społeczeństwa. Więc to przemoc domowa oczywiście tak, wszystko to prawda, ale ja powiem panu tak, dlaczego stosuję tę analizę porównawczą, bo też właśnie statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych, kiedy były omawiane regionalnie osiągnięcia, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, to w tych parametrach, jeśli chodzi o równouprawnienie płci i przemoc domową i też kwestia dzietności, śmiertelności niemowląt, dostępności do edukacji kobiet, dostępności do opieki zdrowia, to Sri Lanka bardzo dobrze sobie radziła w porównaniu do kilku innych krajów w regionie. Więc dlatego mówię, że oczywiście ja zgadzam się, że problem jest, ale rząd i partie polityczne również myślą. Tylko jeszcze raz powtarzam, to jest kwestia tego, w jaki sposób społeczeństwo będzie się rozwijało, znaczy będzie edukowało, w jaki sposób będzie też zmieniała się rola kobiety. Proszę pamiętać o tym, że ten przełom, który dokonał się na Sri Lance po zakończeniu wojny domowej, to jest to kwestia ostatnich 15 lat tylko. Więc wydaje mi się, nie chcę usprawiedliwiać tutaj tych negatywnych zjawisk, ale wydaje mi się, że po prostu dajmy Sri Lankijczykom jeszcze trochę czasu, bo te wszystkie pozytywne kwestie związane i z przemocą domową, i nastawieniem, i równouprawnieniem płci, i kwestia społeczności LGBT, to wszystko, proszę mi wierzyć, to jest coś, co wydaje mi się, że ulega stopniowej poprawie i należy wrócić do tej rozmowy i do tej dyskusji za kilka lat i zobaczyć, jakie postępy poczyniono. Rozumiem, jeszcze niedawno Sri Lanka na jakimś skraju upadku, też były zmiany kilka lat temu, 2 lata temu po protestach. Dzisiaj jest nieco spokojniej, jeżeli chodzi o sytuację Tak, właśnie polityczną. Ale to znaczy jeśli chodzi o Sri Lankę i sytuację społeczną, to mogę powiedzieć tak, bo też te wszystkie kwestie związane z wpływem załamania się globalnych łańcuchów dostaw, bo trzeba pamiętać o tym, że to jest wyspa. Globalne łańcuchy dostaw, załamanie się całego cyklu, który umożliwiał sprawne funkcjonowanie gospodarce lankijskiej, to wiadomo, że to była jedna z konsekwencji pandemii COVID. I to wszyscy doskonale sobie zdają sprawę. Była to też oczywiście konsekwencja takiego, a nie innego wyprofilowania gospodarki Sri Lanki, o czym też pan redaktor ze mną rozmawiał wcześniej i też o tym była mowa, że jednak pójście tylko i wyłącznie, mówię tutaj o przemyśle spożywczym i strukturze upraw, pójście tylko i wyłącznie w stronę monopolu herbaty, no, przyczyniło się oczywiście do tego, że Sri Lankijska herbata jest dostępna wszędzie na świecie, ale trzeba pamiętać o tym, że wszystko pozostałe trzeba przywozić z zewnątrz. I tutaj jest to kolosalny, kolosalny problem, bo przy jakichkolwiek wahnięciach, jeśli chodzi o szlaki morskie, Sri Lanka znajduje się w sytuacji bez wyjścia. Drodzy Państwo, zachęcam do odsłuchania naszych poprzednich rozmów. Tak jak pan doktor powiedział, rozmawiamy nie pierwszy raz, więc i Bangladesz, i Sri Lanka, Kambodża. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.